Ostrudzianie na... Po zwycięstwie nad Motorem Lubawa 6-2 Sokół Ostróda nie zwalnia tempa. 9 listopada podopieczni Wojciecha Tarnowskiego zmierzyli się z ŁKS Łomża. W podstawowej jedenastce zabrakło Pawła Sędrowskiego i Macieja Szostka. Obaj zawodnicy pauzowali za żółte kartki. Gospodarze pomimo osłabienia wygrali aż 5-0. Strzelanie rozpoczął w 11 minucie Piotr Piceluk, który po raz kolejny udowodnił, że jest wartościowym zawodnikiem. Goście po straconej bramce próbowali przejąć inicjatywę, ale nic z ich starań konkretnego nie wyszło. W 30 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę do siatki skierował Paweł Podchorodecki. Sokół przed przerwą podwyższył na 3-0. W polu karnym faulowany był Przemysław Płoszczuk. Sędzia spotkania wskazał na 11. Rzut karny na bramkę zamienił sam poszkodowany. Po przerwie to gospodarze rządzili na boisku. Goście w tym spotkaniu nie mieli nic do powiedzenia. Kolejne bramki padły w końcówce meczu. W 86 minucie na listę strzelców wpisał się Tomasz Śnieżawski. 4 minuty później końcowy wynik ustalił Piotr Głowacki. Trener gości Krzysztof Przytuła po meczowej konferencji w ostrych słowach skomentował postawę swoich zawodników. Tak głupio grającej drużyny jak my to nie widziałem jeszcze w tym sezonie. Staliśmy obnażeni we wszystkim, co można powiedzieć o piłce i graniu w piłkę. Także przemilczę to, co zrobiliśmy. Natomiast wydaje mi się, że Sokół Ostróda ma wszystko, żeby grać ligę wyżej i chciałbym, żeby z takim obiektem drużyny grały nie w trzeciej, a przynajmniej w pierwszej lidze. Także gratulacje. A my byliśmy dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo słabi. Sokół po zwycięstwie awansował na drugie miejsce w tabeli. Podopieczny Wojciecha Tarnowskiego wyprzedza już tylko Start Działdowo. Do lidera piłkarze z Ostródy tracą zaledwie 2 punkty. Drużyna z Łomży prezentowała się do tej pory lepiej na boisku niż wskazywałoby na to zdobyć punktowa, dorobek punktowy czy miejsce w tabeli. Wiedzieliśmy o tym, że jest to drużyna, która próbuje grać w piłkę, ale mieliśmy też pewien schemat, który chcieliśmy dzisiaj, tak powiem kolokwialnie, w życie wprowadzić. Udało nam się zagrać dosyć agresywnie i te bramki strzelaliśmy chyba troszeczkę łatwiej niż się spodziewaliśmy, ale to zwycięstwo mogło być jeszcze bardziej okazałe, zwłaszcza w pierwszej połowie. Stworzyliśmy sobie jeszcze kilka sytuacji niewykorzystanych, ale cieszymy się z tych 3 punktów. Sokół Ostróda w 17. kolejce spotkań zmierzy się z Turbiel z Podlaski. Mecz wyjazdowy piłkarze rozegrają 17 listopada. O kolejne ligowe punkty zawalczą tydzień później również na wyjeździe z MKS Korsze.